zaprasza na program. I bardzo proszę, akcja. Mnie osobiście bardzo zależy z powrotem ten temat, czy hasło przewodnie pod tytułem Hollywood faktycznie wróciło na nasze materiały promocyjne, żebyśmy potrafili nie tylko chwalić się, ale przede wszystkim realizować i dawać takie warunki, żeby te produkcje w Łodzi faktycznie były realizowane. To jest jedna z jaskółek, ale przecież nie jedyna. I mam nadzieję, że to dobrze wróży przyszłej powrotowi tak naprawdę do tradycji filmowych łódzkich. Pan Jerzy Sztul przede wszystkim z wielkim sentymentem darzy Łódź, bo jak sam przyznał, większość jego filmów była zrealizowana w Łodzi. W związku z czym z chęcią wrócił do naszego miasta po długim okresie. I myślę, że to też pokazuje, że te powroty się zdarzają i mogą się zdarzać. Coraz więcej się dzieje. W zeszłym roku mieliśmy przeszło 290 dni filmowych w Łodzi, więc to już jest jakiś potencjał. W tym roku kolejnych szereg produkcji, które toczą się w Łodzi. Ja już nie wspomnę o tym, że za chwilę zacznie się piąta edycja serialu, na przykład Komisarz Alex. To już będzie piąta sezon naszego serialu kręconego w Łodzi. Ale nie tylko, bo szereg filmów realizowanych czy przez Opus Film, czy przez twórców, którzy przyjeżdżają korzystać z naszych plenerów, z naszego zaplecza. Tu jest bardzo duży ukłon w stronę Film Commission, który faktycznie coraz lepiej realizuje swoje projekty w naszym mieście. Coraz więcej twórców przyciąga do Łodzi. To jest dobry prognostyk również i w tym zakresie, ale przecież i cała infrastruktura służąca postprodukcji bezpośrednio, jak studia dźwiękowe czy montażowe, to jest potencjał, który mieliśmy i który warto w jakiś sposób wykorzystywać. W Łodzi jak zwykle pracuje się bardzo dobrze. Mamy ogromne wsparcie Łódzkiej Komisji Filmowej. Także ja zawsze walczę o to, żeby kręcić w Łodzi. Tym razem też nam się udało i bardzo, bardzo miasto nam pomogło. Wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dobry film. Jeżeli miałbym porównać go do filmów, które znamy, które lubimy, porównałbym go do Forresta Gumpa. To, że pan Jerzy reżyseruje i gra główną rolę, że jedną z głównych ról gra też Maciek Szczur, jest ogromnym atutem tego filmu. Jest to komedia, ale komedia na bardzo ważne i bardzo nas dotyczące tematy. Także liczę na to, że film będzie miał dużo widzów, ponieważ ten temat dotyka nas wszystkich.